tak jak są na przykład Czechy, w których jest bardzo mało ludzi, no to tam tworzenie sklepu internetowego może być naprawdę trudne, bo nie mamy tego rynku zbytu. Polska, gdzie mamy właśnie, tak jak wspomniałem, 38-40 milionów ludzi, to jest całkiem już sporo tych klientów de facto. Myślę, że to jest całkiem dobra strategia i osobiście, gdybym ja miał teraz wchodzić na rynek polski, to dokładnie bym taką samą strategię obrał. Cześć, witaj, ja się nazywam Dawid Jakubowski, a to jest kanał e-comway, czyli My Way of E-Commerce. Mam nadzieję, że miło spędziłeś majówkę, natomiast dzisiaj już bierzemy się do roboty i na tapecie mamy odcinek, materiał na temat tego, jak założyć sklep internetowy na Polskę. Czy to się opłaca, jakie są wady, zalety takiego rozwiązania i jak ja bym miał zakładać sklep internetowy na Polskę, to jak ja bym to zrobił. Także serdecznie się zapraszam na ten materiał, będzie dużo wartościowej wiedzy. Tak jak zapewne wiesz z tego kanału, ja sprzedaję na rynek amerykański i zaczynałem w ogóle od sprzedawania na rynkach zagranicznych, także moja opinia tutaj na temat rynku polskiego może nie będzie z autopsji, natomiast mam dużo znajomych, którzy sprzedają na rynek polski, mam też jakieś swoje obserwacje na ten temat, także myślę, że całkiem obiektywnie mogę tutaj ocenić, jak to wszystko wygląda. Oczywiście sprzedawanie na rynek amerykański czy na rynek europejski wiąże się z tym, że mamy o wiele więcej klientów, natomiast wiąże się to również z tym, że mamy o wiele więcej konkurencji i mamy też o wiele droższe reklamy. W Polsce, gdzie mamy około 38, może 40 milionów ludzi. Teraz również z powodu wojny na Ukrainie bardzo dużo ludzi też przybywa do Polski, mamy imigrantów, więc ta ilość populacji w naszym kraju bardzo szybko się zwiększa. Myślę, że niedługo może to być nawet 40-42 miliony ludzi. Także pod względem populacji Polska jest na 36 miejscu na świecie. Także to też nie ma takiej sytuacji, że nie ma komu sprzedawać, że Polska jest malutkim krajem, nie wiem, tak jak są na przykład Czechy, w których jest bardzo mało ludzi, no to tam tworzenie sklepu internetowego może być naprawdę trudne, bo nie mamy tego rynku zbytu. Polska, gdzie mamy właśnie, tak jak wspomniałem, 38-40 milionów ludzi, to jest całkiem już sporo tych klientów de facto. Oczywiście nie jest to tak jak Ameryka, gdzie mamy 300 milionów, czy tak jak Europa. Także jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz wchodzić na rynki zagraniczne, na przykład nie znasz języka angielskiego, albo przerażają Cię jakieś podatki stanowe, albo po prostu jesteś patriotą i chciałbyś działać na rynku polskim, bo po prostu tak uważasz, że jest słuszne, to jak najbardziej ma to sens, jak najbardziej można w ten sposób działać. Polska akurat pod tym względem, jeśli chodzi o PKB per capita, czyli jeden z takich najbardziej wiarygodnych współczynników odnośnie zamożności społeczeństwa, jest na 46 miejscu na świecie, gdzie USA jest na 10 miejscu, więc umówmy się też, Polska nie jest jakimś bardzo biednym krajem, też ludzie dosyć sporo wydają w internecie. Ogólnie jeśli chodzi właśnie o kraje rozwijające się, Polska również przoduje, jeśli chodzi o zakupy w internecie. Natomiast no niestety tym kluczowym graczem na rynku polskim, zresztą tak samo jak i na rynku amerykańskim, no są marketplace'y, tak? Czyli na rynku amerykańskim mamy Amazon, a na rynku polskim mamy bardzo dużego gracza Allegro, który bardzo utrudnia pracę dla takich małych sklepów internetowych, takich jak ja tworzę, czy ty. Natomiast pod żadnym względem te marketplace nie powodują, że nie ma już miejsca dla takich sklepów. Ja z powodzeniem sprzedaję na rynku amerykańskim produkty, które są bardzo podobne, które są 3-4-krotnie tańsze na Amazonie niż na moim sklepie i ludzie to tak czy inaczej kupują, ponieważ tworzę marki, ponieważ tworzę dobre reklamy, ponieważ potrafię to wszystko w odpowiedni sposób przedstawić dla klienta, więc również na rynku polskim sklepy internetowe, właśnie brandowe, markowe, gdzie tworzymy naprawdę fajne, jakościowe produkty, również będą miały dla siebie miejsce. Oczywiście nie będzie to taki klient, który sprawdza każdą złotówkę i w momencie, kiedy zobaczy jakiś produkt, to przeszuka cały internet, żeby poszukać, czy na przykład te okulary, czy ten case na telefon nie będzie o złotówkę tańszy na jakimś innym sklepie. Oczywiście to nie są nasi klienci, my szukamy klientów do naszego sklepu, którzy są w stanie zapłacić pewną nadwyżkę finansową za ten produkt, ponieważ cenią sobie jakość lub cenią sobie właśnie branding lub cenią sobie właśnie jakąś unikalność czy oryginalność tego produktu, który nie będzie dostępny wszędzie indziej, czy w sklepach stacjonarnych, czy na Allegro, innych tego typu miejscach. Dużą zaletą, jeśli chodzi właśnie o rynek polski w stosunku do Ameryki czy do rynków tutaj zachodnich, Europy i tak dalej, jest to, że mamy mniejszą konkurencję, ponieważ nie ma aż tak dużo sklepów internetowych, nie ma aż tak dużo ludzi, którzy testują te produkty, którzy chodzą na ten rynek, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, na rynek amerykański może sprzedawać de facto każdy. Jeśli ja znam język angielski, jeśli ty znasz język angielski, jeśli jakiś Francuz mówi po angielsku, to każda z tych osób może bez problemu sprzedawać na rynek amerykański i tam próbować zarabiać pieniądze. Umówmy się, mało kto z zagranicznych ludzi mówi po polsku, więc tutaj ten nasz rynek jest dosyć mocno szczelny pod tym względem, więc my tworząc sklepy właśnie dla Polaków będziemy w stanie dosyć dobrze marketing robić, będziemy w stanie dosyć fajne zwroty z tych reklam uzyskiwać. Często się na przykład zdarzają z takimi sytuacjami, że osoby działając na Polskę miały po prostu o wiele tańsze te reklamy niż w Stanach Zjednoczonych i miały również o wiele lepsze zwroty z tych reklam, na zasadzie na przykład ROAS typu 5, 6, 10, takie sytuacje się zdarzały. Natomiast główną wadą, jeśli chodzi właśnie na ten nasz rynek polski, gdzie mamy właśnie właśnie około 40 milionów ludzi, jest dosyć szybkie osiągnięcie tego sufitu. Żeby osiągać wyniki typu 200 tysięcy, 300, 400 tysięcy złotych miesięcznie, my musimy być de facto jedną z większych marek, jedną z większych sklepów w danym segmencie, ponieważ no, nie będziemy w stanie być na przykład na 50. miejscu pod względem danej branży i na przykład generować 500 tysięcy złotych miesięcznie przychodu. No raczej już to niemożliwe, ponieważ jest zbyt mało tych ludzi, więc ten sufit jest o wiele szybciej osiągalny, gdzie no właśnie w Ameryce na przykład moje wyniki, gdzie ja robię na przykład 50 tysięcy dolarów sprzedaży, 100 tysięcy dolarów sprzedaży, to są wyniki, można powiedzieć, w stosunku kraju, w stosunku marek, które tam działają, bardzo malutkie, tak? No jeśli jest jakaś duża marka, która jest w top 10 z danej branży, to taka marka generuje na przykład 10 milionów dolarów sprzedaży miesięcznie, gdzie moje 30 tysięcy dolarów czy 50 tysięcy dolarów, no to jest jakaś kropla w morzu, ale przewalutowując to na złotówki, no to na przykład ja osiągam sprzedaż na poziomie 200 tysięcy złotych, no co w Polsce właśnie byłoby praktycznie nieosiągalne, lub jeśli byłoby osiągalne, to bym musiał być w takiej top 5, top 10 jakichś sklepów w tej konkretnej dziedzinie, w tej konkretnej branży. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, jakie produkty sprzedawać i jaką strategię obrać, żeby to się faktycznie opłacało na rynku polskim. No, musimy sobie tutaj przede wszystkim powiedzieć, że większość produktów, które są zyskowne, które są trendujące w Polsce, które są takie powiedzmy wow i które naprawdę robią fajną sprzedaż, to są produkty, które już były popularne jakiś czas temu na zachodzie, w Ameryce czy właśnie w zachodniej Europie, gdzie w momencie, kiedy testujemy produkty na rynku amerykańskim, to my staramy się znaleźć jakiś trend, który jest wznoszący się, które dopiero narasta, jakieś nowe produkty i po prostu złapać się do tego odjeżdżającego powiedzmy pociągu. Natomiast jeśli jesteśmy na rynku polskim, który de facto mocno inspiruje się właśnie na tym rynku amerykańskim i patrzymy, jak to wszystko właśnie tam wygląda, to my możemy bardzo łatwo sprawdzić, który właśnie ten pociąg sobie szybko pędzi, a który jest już wymierający się i w ten sposób przełożyć te produkty z rynku amerykańskiego na rynek polski i mamy de facto pewnego zwycięzcę, tak? Nie musimy tutaj testować nie wiadomo ilu produktów, nie wiadomo ilu reklam, tylko po prostu znajdujemy produkty, które sprzedają się na rynku amerykańskim, widzimy, że jest kilka marek, które świetnie sobie z tym produktem radzą, ale te marki nie będą wchodziły na rynek polski, ponieważ im się po prostu to nie opłaca. Jeśli one działają na Wielką Brytanię, jeśli działają na Niemcy, jeśli działają na Francję, Amerykę, Kanadę, no to po co taka marka miałaby wchodzić na rynek polski? Dla nich jesteśmy po prostu zbyt małym rynkiem. Ale ty w tym momencie możesz wejść, ktoś mówi całe na biało, wziąć ten produkt właśnie od tej marki i zaimplementować go na swoim sklepie internetowym na Polskę, w języku polskim, polskie płatności, wszystko fajnie zrobione w języku polskim i w ten sposób właśnie docierasz do klientów z tym zwycięskim produktem, który już wiesz, że działa, który jest zweryfikowany i masz tak naprawdę pewność, że ten sklep osiągnie Ci fajne wyniki sprzedażowe. I teraz chciałbym Ci podać przykłady dwóch takich sklepów, które właśnie w ten sposób działają i naprawdę bardzo sobie dobrze radzą. Pierwszym przykładem, który chciałbym Ci pokazać, to jest oczywiście tutaj marka Blendjet, o której już mówiłem wiele razy na tym kanale, ponieważ jest ona świetnie zrobiona, naprawdę bardzo dobry branding, bardzo dobrze zrobione kreacje i ogólnie no, świetna marka, więc tak jak mówiłem wiele razy, dosyć dużo można tutaj ciekawych inspiracji czy jakichś rozwiązań zaczerpnąć z tej marki. Ta marka Blendjet działa na rynek amerykański, tak? Więc pewna marka w Polsce wpadła na pomysł, że zrobi podobny produkt, a praktycznie może, można powiedzieć nawet, że identyczny, na rynek polski. I nazywa się ta marka Blendy Go. I tak jak widzicie, mamy tutaj blender bezprzewodowy nowej generacji Blendy Go. Jest ona sprzedawana za 159 zł, gdzie na rynku amerykańskim tamten blender był za około 230 zł, także ta cena jest troszeczkę niższa. No ale oczywiście wiąże się to z tym, że mamy tutaj trochę inny rynek, trochę innego klienta. Natomiast tak jak widzisz, no ten produkt jest praktycznie identyczny. Podejrzewam, że może być to nawet kupowane u tego samego sprzedawcy. I ta marka po prostu odtworzyła ten zwycięski produkt, który był na rynek amerykański, na rynku polskim. I tutaj widzimy tutaj Blika, mamy tutaj Przelew 24, całkiem dobrze zrobiona strona internetowa, ładne zdjęcia, tutaj chyba o Instagramie jest mowa. No, bardzo ładnie zrobiona strona internetowa, bardzo fajnie to wygląda i w ten sposób Blendy Go naprawdę wykorzystało trend, wykorzystało ten produkt, który już był zwycięski, który już się dobrze sprzedawał i przetransferowało ten produkt na rynek polski. I teraz kolejny produkt, który chciałem Ci pokazać, który właśnie w identyczny sposób został przetransportowany z rynku amerykańskiego, że tak powiem, na rynek polski, to jest Galaxy 360 Pro. Tak jak widzisz na ekranie, tutaj cena tego projektora to jest prawie 90 dolarów. To jest ten projektor, który właśnie takie gwiazdy wyświetla w pokoju. Myślę, że większość z Was widziało ten produkt gdzieś na jakichś reklamach, czy po prostu nawet na tym kanale podejrzewam, że ten produkt już pokazywałem. Właśnie dokładnie to samo zrobiła marka o nazwie Galaktyczny Pokój. Tak jak widzisz na ekranie, mamy tutaj I dokładnie ten sam produkt, dokładnie takie samo opakowanie, po prostu zmienione tutaj logo i zmienione tutaj napisy. Natomiast jest to dokładnie ten sam produkt sprzedawany po prostu już na rynek polski. Tak jak widzisz, mamy tutaj ładne logo, mamy fajne nazwy, Galaktyczny Pokój. Jak najbardziej ta marka całkiem fajnie sobie radzi. Jeśli chodzi o cenę, tutaj mamy już dosyć sporą różnicę, bo mamy ten produkt za 105 zł, gdzie tam był ten produkt za 90 dolarów. Natomiast no tutaj widzimy, że ten sprzedawca również sprzedaje na Allegro, więc tutaj ta cena jest też często kluczowa. Ja widziałem ten produkt nawet na Allegro za 70-80 zł, także tak jak widzisz, no te ceny potrafią być dosyć niskie. No i właśnie to jest ta główna wada sprzedawania na Allegro, że jest tam bardzo duża walka cenowa. Natomiast uważam, że tak czy inaczej ta marka Galaktyczny Pokój całkiem dobrze sobie radzi i myślę, że jest zyskowna z tym produktem, gdzie po prostu wystarczyło wziąć produkt, który już jest zweryfikowany z rynku zachodniego, z rynku amerykańskiego i właśnie przedstawić go dla polskich klientów. Także tak jak widzisz, nie trzeba wymyślać koła na nowo, wystarczy wziąć taki produkt, który jest już zweryfikowany, który jest już sprzedający się z rynku amerykańskiego i spróbować z takim produktem właśnie u nas. Myślę, że to jest całkiem dobra strategia i osobiście gdybym ja miał teraz wchodzić na rynek polski, to dokładnie bym taką samą strategię obrał. Ja nawet widziałem produkty, które ja sprzedawałem właśnie na USA, widziałem mniej więcej po pół roku do roku czasu, w momencie kiedy ja zaczynałem ten produkt sprzedawać, zaczynało się pojawiać nawet w sklepach stacjonarnych w Polsce, czy nawet właśnie jakieś, widziałem pierwsze marki, które w ten sposób działały, także to jest strategia, która całkiem sporo ludzi wykorzystuje. Myślę też, że tutaj nie odkryłem Ameryki przedstawiając Ci tę strategię, natomiast no, trzeba tutaj podkreślić, że to działa, tak jak wspomniałem, nie trzeba wymyślać koła na nowo, wystarczy pewne strategie zastosować u siebie na sklepie, w odpowiedni sposób to przedstawić do klienta, dobry marketing, dobra strona, ładny produkt, dobrze działający, jakościowy. I tak naprawdę myślę, że możemy mówić tutaj o pewnym zarobku na takim produkcie. Także to było na tyle w tym materiale. Bardzo Ci dziękuję, że dobrnęłaś do końca. Jeśli Ci się podobał ten materiał, proszę zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj ten kanał, żeby nie ominęły Cię kolejne takie materiały. Koniecznie daj mi znać w komentarzach, co sądzisz na temat tych produktów, co sądzisz na temat tej strategii, którą Ci pokazałem i zapraszam za tydzień o godzinie 20. Dzięki, cześć!